Więc moje stypendium przeznaczę na moje wydatki, też na zakup książek i na to, co będzie mi potrzebne. W szkole najbardziej interesuję się językami i przedmiotami ścisłymi. 18 uczniów z Brodnickiej Szkół Miejskich odebrało stypendia burmistrza. Po 100 lub 200 zł miesięcznie otrzymywać będą uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2012-2013. Stypendium, jakie dzisiaj otrzymałem, przeznaczę w pewnej części na książki i pomoce naukowe, a w pewnej części na jakieś własne swoje wydatki, na przyjemności. A czym zajmujesz się w czasie wolnym? W czasie wolnym zajmuję się przede wszystkim graniem w piłkę nożną, czy wszelakie aktywne formy spędzania wolnego czasu. Jestem ogromnym przeciwnikiem siedzenia przed komputerem i marnowania czasu. W szkole najbardziej interesuję się chemią i matematyką. Czas wolny w domu spędzam głównie przed komputerem i uwielbiam grać w Simsy. Ostatnio też zajmuję się quillingiem. To jest takich cienkich paseczków papieru się zwija różne rzeczy. No a stypendium planuję przeznaczyć raczej na takie cele dla siebie, czyli na jakieś zakupy i na tego typu rzeczy.